Pierwsza edycja to były czasy jeszcze przedinternetowe. Wiadomość o pierwszej edycji przyszła ustami kolegi z pracy, który stwierdził, że mam predyspozycję, no to mogę trochę pobiegać. Na początku taki trening, taki trochę chowany, żeby rodzina nie wiedziała, bo to tak trochę głupio. To był 2001 rok, no i wtedy ludzie nie biegali na błoniach. No, pospotykało się zawodników Krakowi, Wisły czy Wawelu, którzy jakby zawodowo to robili, ale amatorzy to nie biegali wtedy jeszcze tak bardzo po błoniach. W związku z tym trzeba było uciekać do domu, żeby ćwiczyć. Nie? W tamtych czasach, jak się wychodziło na trening, ja tutaj z Wawelu, koledzy z Wisły czy z AZS-u tutaj mieli swoją bazę, wychodziliśmy na Rudawę, to na Rudawie ludzie za nami wołali: wariat, kto cię goni, gdzie biegniesz? Poza biegaczami nie było, klubowymi, prawda, nie było amatorskiego biegania w ogóle. To było coś nienormalnego. Ta idea zrodziła się w 1999 roku. Trwały przygotowania prawie 3 lata. W 2002 roku udało się zorganizować dopiero pierwszy maraton. No i gdy przed maj, okazało się, że na starcie jest tylu zawodników, że nigdy się ich tak dużo naraz nie widziało. Człowiek biegł i nagle całe miasto stanęło, aby kibicować. Miasto stoi, żeby biegacze mogli pobiec, główne arterie. Adrenalina, która przyszła od ludzi kibicujących, którzy krzyczeli. No coś też niesamowitego było. Początkowo nie było mowy o tym, żebyśmy przez aleje przecięli maraton, żeby zatrzymać aleje. Później do tego też doszliśmy, że biegaliśmy alejami. Początkowo był maraton tylko w pętlach, zapętlony w Krakowie. Następnie wybiegliśmy do Nowej Huty. Taka idea była, żeby połączyć Kraków z Nową Hutą. I to była idea, przepraszam ci panu, myśmy poszli na spotkanie do pana prezydenta Majchrowskiego, który został wówczas prezydentem wybrany po Gołaciu. I nam mówi: a dlaczego mam biegać tylko po Krakowie? Przecież Nowa Huta to też jest Kraków. Połączmy Kraków z Nową Hutą. I stąd ten maraton idzie do Nowej Huty w tej chwili. No na pewno duża jest różnica. Pamiętam ten rok 2002. Cały czas do niego powtarzam. To były te początki. Coś fantastycznego, coś nowego. Ale to słowo fantastyczny jakby potęgowało się w kolejnych edycjach, prawda? Miasto Kraków zorganizowało wyjazd w 2004 roku do Frankfurtu nad Menem na maraton w ramach wymiany miast partnerskich. Tam zobaczyłem, to był 25. maraton we Frankfurcie, całkowicie inną organizację. Dla mnie to było ogromnym zaskoczeniem, ale na przestrzeni tych kolejnych lat, od tego 2004 roku, widzę, że bardzo szybko organizator Krakowia Maraton podnosi poprzeczkę, nie dość, że wyrównał organizację tamtego maratonu, nawet momentami przewyższa. Daje zawodnikom wiele rzeczy, które są jakby nieoczekiwane. Z tego co widać, jak się zmienił Krakowia Maraton przez te 20 lat, zupełnie inny bieg, inna ranga biegu. Pamiętajmy, że Krakowia Maraton jako jeden z dwóch ma oznakę Silver Label, czyli jest w tym topie już maratonów światowych, a nie tylko europejskich. Ja zawsze wspominam co innego. Wspominam to, że jak w końcu robimy już 12 lat te maratony, że na początku mieliśmy same kłopoty. Nie wolno biec tą ulicą, tędy nie wolno biec już do rynku, żeby w ogóle to już mowy nie było. I widać, jak na przestrzeni tych lat zmieniła się mentalność i krakowian, gdzie to był nasz taki cel, żeby mieszkańcy zaczęli traktować, że to jest ich bieg. I to się, myślę, bardzo udało, bo teraz to wszyscy cenią, że ten bieg mamy w Krakowie, tak jak Paryż, Londyn, Nowy Jork i tak dalej, więc jest to rzecz, która jest po prostu nie do przecenienia. Widzimy, jak zmieniła się organizacja, gdzie
mimo wszystko, że startujemy z rynku, biegniemy przez Stare Miasto, biegniemy ulicami miasta, zahaczamy oczywiście o Nową Hutę. No, znamiennym jest to, że krakowski maraton jeszcze nigdy nie biegał po tej samej trasie dwa razy. Zawsze coś zmieniało, zawsze był jakiś problem z remontami, z powodzią. No. U nas w Krakowie jest ta trasa. Trasa było 18 edycji. Ja nie pamiętam, żeby któraś z edycji powtórzyła się. Zawsze trasa przez te lata jest ciut inna, ale jest inna. I to jest coś niesamowitego. Ja nie znam innego drugiego biegu, który jest cykliczny, którego trasa jest rokrocznie inna. To jest dla mnie coś takiego, taki mały smaczek tego biegu. Chciałem panów zapytać o wspomnienia takich historii, momentów maratonu, które utkwiły w pamięci waszej szczególnie. W tej całej historii tych maratonów dla mnie takim szczególnym, zresztą Piotrek to samo powie, momentem było wtedy, kiedy świętej pamięci już jedyny Polak zwycięzca Krakowia Maratonu, Piotrek Gładki, pomylił trasę. Znaczy nie pomylił, on nie pomylił. Tylko wprowadzono go w błąd na trasie, źle go skierowano i wtedy mielibyśmy rekord, który do dzisiaj chyba nie byłby poprawiany, bo nie. On biegł na poziom 2 godziny 8 minut gdzieś wtedy. Bo jeżeli zdążył pobiec z powrotem, od mostem kotlarskim go nawrócono w stronę Nowej Huty i biegł tam w te ulice. Znaczy odwracał, to pętla chyba była. Tak, wrócił tam z powrotem do ulicy Mogilskiej, musiał zrobić pętlę taką. 2 kilometry powrotem, dołożył. Czyli... Dołożył ponad 2 kilometry. No. Przez to, że źle został skierowany, mimo to wygrał ten maraton. Oczywiście czas już był gorszy o te 6 minut czy 7, prawda? No ale to mi najbardziej utkwiło, bo cały czas czekaliśmy, nagle nie wiemy, co się dzieje. Bo w międzyczasie ja zajmowałem się, jak mówiłem wcześniej, spikerką, więc cały czas komentowałem to, co się dzieje na trasie i nagle nie ma i nie ma, już powinien być. No. Potem się okazało, że błąd taki. No jeszcze walczył wtedy o minimum na Mistrzostwa Świata chyba. Tak. I praktycznie gdyby nie te 2 kilometry, to by zrobił ten... To minimum zdecydowanie. A całe jeszcze tej sytuacji... Następstwo, że tak powiem, może to nie było jakimś, ale no, tragiczna śmierć 2 tygodnie po maratonie. Tak. Jechał z kolejnego biegu w wypadku samochodowym. Krakowia Maraton startowała w różnych miejscach. Były to Błonia Krakowskie, był to rynek główny. Gdy po raz pierwszy organizator zaproponował biegaczom masaż przed zawodami, skusiłem się na to. Leżąc na leżance, słyszę 3, 2, 1, start. Więc szybko zrezygnowałem z masażu, ubrałem buty. Jak doleciałem do linii startu, byłem ostatnim zawodnikiem, który tą linię przekroczył. W związku z tym takie zaskoczenie, co robić teraz? Pierwszy to był bieg do Nowej Huty. Pierwszy półmaraton, czyli 21 km, pobiegłem sobie zachowawczo. W 2 godzinki spotykałem ludzi. Jak biegłem od tyłu, to tych ludzi dużo znam. Pogadać. Gdy pokonałem te 21 km, stwierdziłem, kurczę, mam siłę, no to czemu nie przyspieszyć? I tym sposobem drugą połówkę zrobiłem w 1,5 godziny. I tak powiem, że mimo spóźnienia się na start, uzyskałem bardzo dobry czas, a przy tym bardzo dobrze się bawiłem po drodze, spotykając i rozmawiając z tymi ludźmi. Następny maraton, który mi się bardzo wrył w pamięć, to jest kwestia tu wspominana już przez pana dyrektora maratonu, gdy zalane były bulwary Wisły.
parekrotnie nam groziły, że tak powiem, woda na bulwarach Wisły, ale to było gdzieś, powiedzmy, w odległości 2-3 tygodni, także było na maraton posprzątane, nazwijmy to tak. Natomiast wtedy, w tym 15 roku, był remont Jana Pawła II ulicy. Maraton miał problemy, że tak powiem, zmieścić się na ulicach miasta. Wówczas były 3 atesty trasy robione wcześniej, a pobiegliśmy bez atestu po nowej trasie, ale trasa była wymyślona w ciągu paru godzin i zmieniona w ciągu nocy z soboty na niedzielę, gdzie praca wymagała zmiany punktów odżywczych, zmiany kilometrażu, zmiany ochrony i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko trzeba było przestawić, może nie na całej trasie, ale w części. Wówczas też, szczerze mówiąc, o 7 godzinie w sobotę ja byłem przekonany, że maraton się nie odbędzie. To na radzie, która się odbywała w Zikicie, dostało, że tak powiem, zezwolenie na to, żeby wykorzystać ulice, które były objęte planem zmiany organizacji ruchu, i po tych ulicach spróbować wytyczyć trasę na nowo maratonu. No i tak się to udało, choć ten maraton był troszeczkę krótszy niż powinien, i biegany bez atestu. Nie, no proszę, krótszy chyba nie był, no tam może tam z metr, to nie będziemy takie szczegóły się dać. Oczywiście żartuję, wtedy cudem było, że ten maraton się odbył, i to chwała wszystkim, że ten maraton się odbył. To było chyba najbardziej takie zdarzenie, które... Nic nie wierzyli, dyrektorze. Wszyscy przyszli, że jednak maraton się odbędzie. No. Jednak Kraków może, Kraków dał rady, i to ja wspominam oczywiście bardzo dobrze. Oczywiście ile wymagało to samo zaparcia i decyzji różnych na pograniczu absurdu. To jest nasze, ale liczy się efekt. Przy organizacji maratonu różne są wpadki, które trzeba szybko reagować. Słuchajcie, muszę powiedzieć bardzo prosto, no, tylko ten się nie myli, kto nic nie robi. Tak. Przy tak olbrzymiej logistycznej imprezie masa błędów musi wyjść, musi być. Oczywiście byle ta masa błędów nie spowodowała wywrócenia się imprezy. Ja z takich drobiazgów pamiętam tylko, że w którymś tam maratonie musieliśmy w sklepie normalnie wodę dokupować, bo okazuje się, że była taka pogoda, tak jak to się mówi, szła woda, że trzeba było kupić normalnie w sklepach, ale kupiliśmy, dowiedzieliśmy, jakoś to się udało. Natomiast ile to kosztowało nerwów i tego, no to pewnie tylko my wiemy. Zawsze pan prezydent, startując wyścig, mówi: a skądżeś ty tylu ich nazbierał, prawda? Bo jeżeli ileś minut przez ten rynek biegną i biegną i biegną ci zawodnicy i nie widać końca tych startujących, no to rzeczywiście to robi ogromne wrażenie i to rzeczywiście się przeżywa. Na tym ostatnim maratonie, jak my też zawsze mamy cel, żeby jednak i sportowo pobić, jak udało się pobić wieloletni rekord trasy w Krakowie maraton, i to dość znacznie i już z takim pięknym wynikiem, no to nie będę mówił nazwisk, ale taki Piotrek, czy taka Jaga, czy ten, jeżeli na tej mecie płakali, to tak jakby oni ukończyli ten bieg, a nie i pobili rekord, a nie kto inny. No i to jest, myślę, całość, że ten bieg się przeżywa. Te 2 godziny przed, czy nawet więcej, oglądam te tłumy zawodników Krakowia, krakowskich zawodników, w tramwajach, w strojach, no bo to amatorzy, to nie zwracają uwagi na to, żeby trzymać ciepłotę i tak dalej, jak wyczynamy zawodnik, tylko te tłumy zawodników podążających z tymi torbami na start tego maratonu poszczególnymi ulicami. Wszystkie dane, które my dysponujemy, wskazują, że nie ma lepszej formy promocji niż impreza sportowa, jeszcze impreza sportowa na poziomie. Nie ma więcej reklamy czy promocji miasta, jeżeli potem tysiące biegaczy o tym opowiadają, piszą, jak to w Krakowie jest. I myślę, że tego nam najbardziej brakuje, że nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi ludźmi, z tymi biegaczami, z naszymi przyjaciółmi z różnych miast w Europie i na świecie. Brakuje tego. To jest ważnym elementem, żeby przebiec maraton, to jest w porządku taka niepewność połączona z pewnym planem. Pierwsze kilometry to jest coś, co próbujemy realizować.
przychodzi półmaraton, zastanawiamy się, czy damy radę, czy nie, czy jesteśmy dobrze przygotowani, czy nie. Potem przychodzą kolejne kilometry, niektórym idzie bardzo dobrze, niektórym troszeczkę to tak ucieka ta realizacja, no ale potem dochodzi do meta, jest ogromne zmęczenie. Najczęściej zadawane pytanie, dlaczego ja tu jestem, czy nie warto było coś innego robić. Przekroczenie limity i euforia, radość ze wszystkiego, cokolwiek by nie było, czy to jest opóźniony meta, czy meta we właściwym czasie, czy jeszcze w lepszym czasie, ta radość, ta euforia, coś niesamowitego, co człowieku narasta, czyli taka droga przez cały ten bieg, prawda? I potem przez chwilę, chyba już nie będę biegał, a może plany na kolejny maraton, zacznie w kolejnym roku. I fajne jest to, że większość organizatorów mówi, dzisiaj kończymy maraton, ale zapraszamy za rok w takim terminie, czyli w tym momencie okej, fajnie było, to sobie zaplanuję kolejny z Krakowia maraton, prawda? Mam nadzieję, że dzisiaj po raz ostatni mówimy o tym, że szkoda, że go nie ma. Czy szkoda, że nie ma tysięcy ludzi, którzy by biegali, nie tylko maraton, bo i mini maraton, i biegi dla dzieci, i rolkarze, i osoby niepełnosprawne na wózkach. To wszystko by było na rynku, prawda? W tej chwili niestety jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy, czyli nie możemy tego robić w rzeczywistości, ale mam nadzieję, że za rok spotkamy się na rynku, a myślę, że po takiej przerwie na pewno będzie mnóstwo chętnych i pobijemy wtedy na pewno i rekord frekwencji, i rekord trasy, i w ogóle wszystkie rekordy, bo po tych 2 latach przerwy, po tym głodzie biegania, po tym głodzie spotykania się, po tym głodzie kontaktów towarzyskich, już w przyszłym roku pełna pula będzie rozegrana, a w tym roku to drugie półrocze będzie już normalne albo prawie normalne, czego oczywiście sobie i wszystkim życzę i mam nadzieję, że do zobaczenia w realu jak najszybciej.